powodu, ponieważ we wrześniu i w październiku w kalendarzu znajduje się najwięcej świąt dedykowanych seniorom. Warto tu wymienić chociażby Międzynarodowy Dzień Seniora oraz Europejski Dzień Osób Starszych. W zeszłym roku i do tej pory wszystkie edycje odbywały się w Parku Tysiąclecia. Każdy z Państwa, kto był z nami w zeszłym roku, doskonale pamięta ziąb i deszcz, jaki nam towarzyszył. Dlatego w tym roku, dzięki uprzejmości Centrum Parku, spotykamy się pod dachem i w tej ciepłej, przytulnej atmosferze będziemy mogli dzisiaj miło spędzić czas. Tradycyjnie Dzień Seniora odbywa się pod honorowym patronatem burmistrzów miast Człuchowa i Chojnice. Panowie... Obaj panowie są dzisiaj z nami. Serdecznie zapraszamy pana burmistrza Człuchowa Ryszarda Szymbajło oraz burmistrza Chojnic, pana Arseniusza Finstera. Serdecznie panów witamy i oddajemy panom głos. Tutaj. Bardzo serdecznie witamy państwa na dzisiejszym waszym święcie. Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego, iż nasza idea tworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego Człuchów-Chojnice spełnia się i państwo jesteście, że tak powiem, żywym dowodem tego, że chcemy współpracować między Człuchowem a Chojnicami, że zależy nam na dobrej sąsiedzkiej współpracy. Mamy wspólne projekty unijne, o które walczymy wspólnie, chociażby węzeł transportu publicznego, czy wspólnie chcemy zagospodarować wody opadowe i w Człuchowie, i w Chojnicach. Mamy zakład zagospodarowania odpadów, gdzie wspólnie zarządzamy, jesteśmy współwłaścicielami tego zakładu i wiele, wiele innych cennych inicjatyw, które od lat z Arseniuszem wspieram i doskonale się rozumiemy Człuchowem, a osoby funkcyjne publiczne. Natomiast cieszymy się, że ta nasza idea współpracy przekłada się na państwa. Czujecie również potrzebę taką, aby zaglądać do sąsiadów, żeby korzystać z ich doświadczenia. To, co jest piękne, to przenosić na swoje podwórko, ale jednocześnie i dbamy o swoje takie namacalne i tylko nasze rzeczy, te małe patriotyzmy, które są gdzieś głęboko w sercu u nas zakorzenione. Chcemy państwu z całego serca życzyć wspaniałego dzisiejszego dnia, abyśmy rozpoczęli na wiele lat wspólnie spędzanie czasu, świętowanie. W moim przekonaniu wasza rola jest niezbędna i wielka, ponieważ chcemy wykorzystać wasze doświadczenie, wasz entuzjazm i nie ukrywam, że w Człuchowie powstała nawet Rada Seniorów i bardzo, bardzo wam za to dziękuję, że chcecie nas wspierać, że podpowiadacie nam wiele wspaniałych rzeczy, które my w codziennej pracy nie zawsze pamiętamy. Nie przedłużając, życząc dzisiaj wspaniałego dnia, życzę państwu i mieszkańcom Chojnic, i mieszkańcom Człuchowa przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, radości, szczęścia i obyśmy jak najdłużej mogli ze sobą się spotykać i współpracować. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jako gospodarz miejsca pragnę przywitać naszych przyjaciół z Człuchowa, którzy przyjechali do Chojnic. Witam Chojniczan w tej hali. Tak jak mówił Ryszard, współpracujemy w różnych obszarach, na różnych polach, wspólnie pokonujemy przeciwności. Przed nami jeszcze 2 lata tej kadencji, mnóstwo wyzwań, które będziemy wspólnie realizować. Ja chciałbym powiedzieć, że w wielu sprawach społecznych myślimy tak samo i dążymy do tego, żeby te sprawy załatwiać jak najlepiej. Seniorzy są bardzo dużą, bardzo ważną grupą społeczną dla nas, bo przecież tak jest, że my też już pukamy do tego społeczeństwa seniorów, pomalutku, pomalutku.
Wcale nie. Ja mam 52 lata, Ryszard, ile masz? 57. Zobaczcie. No, także już... Ale jeszcze chcemy trochę popracować, jeżeli pozwolicie, w najbliższych latach. Więc moi drodzy, przede wszystkim wielkie podziękowania dla Stowarzyszenia Sabat Szefowych, bo to są panie, które połączyły się w wysiłku, to są czuchowianki i chojniczanki i pokazują nam, jak powinniśmy współpracować. My z tych wzorców czerpiemy i korzystamy. Dziękuję również tym wszystkim, którzy organizują Dzień Seniora, czyli osobom, które wystawiają swoje prace, swoje dzieła, osobom, które będą Wam doradzać w różnych kwestiach, także artystom, którzy za chwilę wystąpią na tej scenie, wszystkim, którzy spowodowali, że możemy się tutaj spotkać. Jestem zbudowany frekwencją, ona jest wyższa niż w Parku Tysiąclecia, dlatego w parku spotkamy się wiosną i latem, a Dzień Seniora, czyli jesienią, myślę, to miejsce jest miejscem dobrym. Będziemy słuchać Waszych opinii. Życzymy Wam wspólnie zdrowia, wielu wrażeń, pomyślności i wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu bardzo. Mili Państwo, koordynatorką, organizatorką, inicjatorką i dobrym duchem wszystkich seniorów w całym naszym regionie jest Pani Ludmiła Paczkowska oraz Stowarzyszenie Sabat Szefowych, którą serdecznie dzisiaj witamy. Dyrekcja i pracownicy Chojnickiego Centrum Kultury od tygodni obserwują, z jak wielkim zaangażowaniem i ogromną energią spróbowała ona podjąć się tak ogromnego wyzwania, jak organizacja dzisiejszego święta. Bardzo serdecznie Panią witamy i prosimy o uroczyste, oficjalne otwarcie Dnia Seniora 2016. Jak widzicie Państwo, władze nasze i Człuchowa występowały razem. Dlatego my dwie, czyli pani prezes naszego stowarzyszenia Sabat Szefowych, pani Danka Kordykiewicz, no i ja, moja skromna osoba. Chciałyśmy pokazać Państwu, że kobiety to siła, że kobiety potrafią pracować z sobą razem, a w ogóle jesteśmy ewenementem, gdzie dwa miasta tworzą jedno stowarzyszenie, jedną grupę, jeden zespół i są efekty. Czy pani prezes powiedziała? Ja tylko powiem, że my nie jesteśmy seniorzy, mimo że w tym roku obchodzę 70, to czuję się jak 18 i myślę, że tu wszyscy Państwo czujecie się na tyle samo, czyli nie mamy 70-60 lat, mamy tyle, na ile się czujemy, a energia nas rozpiera. I ja bardzo dziękuję Ludmiłce, bo rzeczywiście ona jest dobrym duchem całego naszego Stowarzyszenia Sabat Szefowych, które dzięki chojniczankom rozrosło się bardzo i ta impreza jest przykładem tego, że warto działać na rzecz innych. Dziękuję bardzo. No i pani prezes mnie zostawiła samą, ale myślę, że sobie wspólnie poradzimy. Jeżeli państwo zezwolicie, to zaczęłabym wystąpienie od podziękowań. Ponieważ jedna osoba nie zrobi nic, jeżeli nie ma dookoła wsparcia i pomocy. Ja dziękuję przede wszystkim pracownikom, no i dyrektorowi, i wszystkim pracownikom Chojnickiego Centrum Kultury. To są tak otwarci ludzie. Ludzie z ogromnym sercem, wyczuleni na wszystko. Organizowaliśmy koncert charytatywny Dzieci Dzieciom. Byli z nami. Organizujemy dla seniorów spotkania. Są zawsze z nami. Moi kochani, bardzo serdecznie Wam za wszystko dziękuję. Również uśmiecham się do szefa tutaj tej pięknej sali za to, że nas przyjął, że będziemy mogli, zapewnił, że będziemy tu mogli bywać. Jemu serdecznie też dziękujemy. Mówię o prezesie Paluchu. Chciałabym też podziękować wszystkim osobom, którzy się tutaj znaleźli. Wszystkim gościom, wszystkim wykonawcom dzisiejszego programu i wszystkim osobom, które się zaangażowały, żeby wspomóc każdego seniora.
Dziękuję Kancelarii Prawnej, która jest i może nam udzielać w każdej chwili. Dziękuję wszystkim paniom od spraw medycznych, od kosmetycznych, od podologicznych, naszym artystom, którzy tu są z nami i wszystkim i każdemu oddzielnie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze przygotowanie tego spotkania. Myślę, że panowie burmistrzowie tak serdecznie, tak pięknie do nas seniorów mówili, że serce się śmieje. Rada Seniorów u pana burmistrza w Człuchowie składa się i kobiet, i mężczyzn. U nas, u pana burmistrza jest Rada Seniorów, ale to są sami mężczyźni. My tam wstępu nie mamy. Tak mówi statut. Ale myślę, że jest okazja uśmiechnąć się i państwo mi wspomożecie, żeby pan burmistrz też pomyślał o stworzeniu Rady Seniorów, ale takiego stowarzyszenia trochę mieszanego. Niechby ono powstało z przedstawicieli każdego klubu czy stowarzyszenia seniorów. To plan nasz, panie burmistrzu, na przyszłość. Brawa, chociaż na mnie. Burmistrz się uśmiecha, czyli jest wszystko dobrze. Proszę państwa, ponieważ tak pięknie rozpoczęła nasze spotkanie pani Ewunia, gdzie ona tu jest? Jest. Pani Ewunia to jest taki dobry duszek i światełko. Ona dzisiaj poprowadzi nas przez cały program, przez cały dzień. O wszystkim będzie mówiła, wszystko będzie zapowiadała. No i wtedy będzie nam bardzo miło, wesoło. Pani Ewunia już powiedziała o historii trochę tego dnia. Ja bym nie chciała mówić, nie wspominać całości, żeby państwa trochę nie zanudzać, ale chciałam powiedzieć, że w Chojnicach to robimy pierwszy raz w tej sali. Robiliśmy to w Parku Tysiąclecia, żeby po prostu pokazać piękno tego parku i pokazać też równie, że my Chojniczanie będziemy z niego naprawdę korzystać. Udawało nam się, chociaż czasem pogoda popsuła. Każdego roku mieliśmy hasło, może motto dnia. Dzisiejszym mottem dnia jest senior i jego działalność w środowisku. I dlatego jest okazja, żeby nasi seniorzy pokazali się tutaj, przy tych mikrofonach. Na pewno będą lepsi niż to wystąpienie moje. Chciałabym jeszcze przypomnieć państwu, że Międzynarodowy Dzień Seniora jest 1 października, ale są też w Polsce dni lokalnych, lokalne święta Dnia Seniora. I pamiętamy, że tutaj w naszym właśnie dawniej Domu Kultury od wielu lat jest właśnie obchodzone to święto, a od 5 lat połączyliśmy się razem. My i Chojnickie Centrum Kultury. To taka krótka historia, ale nic by się nie odbyło, gdybyście nie byli państwo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wam dziękuję, że ze mną i z nami jesteście. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, przejdźmy do programu dzisiejszej imprezy. Jako pierwszy wystąpi kabaret Niezapominajki z Lichnów, który już czeka. Niezapominajki to koło gospodyń wiejskich, które odnosi ogromne sukcesy na wielu płaszczyznach kulinarnych, tanecznych, muzycznych, kabaretowych. Zapraszamy serdecznie. Dużo podróżują, odbywają wiele spotkań, uczestniczą w festiwalach, przeglądach. Strasznie się cieszymy, bardzo się cieszymy, że dzisiaj znaleźli państwo czas dla naszych seniorów. Witamy. Dziękuję bardzo. A więc, jak już pani tutaj powiedziała, dzień dobry państwu. Serdecznie witają was i gorąco Niezapominajki z Lichnów. Jako koło działamy już od dawna. Dawno nam minęły, obchodziłyśmy już złote gody, ale jako kabaret działamy od 3 lat. I można by nas określić jak takie słynne powiedzenie: przynieś, podaj, pozamiataj, w wolnej chwili se polata. A więc, jako kobiety od wszystkiego,
Wiadomo, jak impreza, to trzeba ją zorganizować, pomóc, a sołtys prosi, więc musimy jakoś temu zaradzić. Trzeba przyznać, że dużo się u nas dzieje, a więc mamy co robić. Całe szczęście, że są jeszcze wolne chwile, w których odpoczywamy przy robótkach, ozdóbkach, kursach, konkursach, wycieczkach, no i ploteczkach. Nasze wtorkowe spotkania, które mają siedzibę w szkole, dają nam trochę odetchnąć od tej szarej rzeczywistości i zabawić się w kabaret. Dzisiaj przedstawimy Państwu dwa skiecze i będzie jeszcze niespodzianka. Pierwszy z nich to skecz pod tytułem Zakręcone tańczą. Będzie to taki casting do musicalu właśnie Zakręcone. My jesteśmy pozytywnie zakręcone. Więc zapraszam do obejrzenia skeczu. Proszę o brawo. Dzień dobry Państwu. Wszyscy Państwo na casting? Nie, no tylu to ja nie zatrudnię. Może jedną? No, bo do obsady potrzebuję smukłe jak gazele, wysportowane, piękne, młode ciała, które mają co nieco pokazać. Poza tym mądre, inteligentne, o idealnym słuchu i ze znajomością języków obcych. Koniecznie. Może znajdę tutaj takie, a Państwo mi w tym pomożecie. W takim razie rozpoczynamy casting do musicalu Zakręcone tańczą. Proszę pierwszą osobę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nazywam się Tekla Kozibroda. Przyjechałam z Koziej Wólki, bo dowiedziałam się, że można tu dostać robotę. A ja wszystko potrafię. Mogę myć, sprzątać, kawę parzyć, a nawet tańczyć. Pani to chyba pomyliła urząd pracy z castingiem. Pani, kasy nie pomylę, więc muszę ją zarobić. A co pani umie tańczyć? Najbardziej to mi się podoba disco z pola. No chyba disco polo. To wiem, co mówię, disco z pola. To proszę pokazać, co pani umie tańczyć. Muzyka proszę. Jesteś szalona. Jesteś szalona. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze byłaś skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze byłaś skończył wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. No wie pani, jak? Wyczeszczu oczu nie dostałam. No ale niech oceni publiczność, czy dać pani szansę. Następny proszę. A kto to? No bo ja zdolna jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. A jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze.
najlepsze stopnie. Jestem ładna, jestem zgrabna, słodka, wiotka i powabna. A zaraz, tego daję słowo. Zaraz, zaraz, kochana. To nie konkurs recytatorski. A po drugie, kochana, jaka szkoła? Jak to jaka? Wszystkie pokończyłam. A teraz jestem na uniwersytecie. Na uniwersytecie trzeciego wieku. Tak? Tam, na tym uniwersytecie można się wszystkiego nauczyć. A tu odbywa się casting do musicalu. No i co z tego? To co, to mam zaśpiewać? Proszę, muzyka proszę. Bo śpiewać każdy może trochę lepiej lub gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Nie, nie, kochana, tu trzeba przede wszystkim umieć tańczyć. To trzeba było tak od razu. Jestem gotowa, a nawet ugotowana. Muzykę proszę. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało, mało. Dla mnie to mało, mało, dla mnie to mało, mało. Trzy, dwa, raz, No niezły numer i wykonanie. Myślę, że można dać ci szansę, ale co na to publiczność? No i co, podobało się? No to pa, zadzieram kiece i lecę, spieszy mi się, pa. Co ona tak uciekła, jakby wzięła ksenę ekstra? Następny, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. O, co my tutaj mamy? Cała formacja. Panie na festiwal country? Bo jeżeli tak, to proszę do Mrągowa. My właśnie stamtąd. Wszystkich położyliśmy na deski. Mamy total, mamy taki potencjał, że i ten casting wygramy. Państwo też tutaj startujecie? Też. I tak nie macie żadnych szans. No to pokażcie ten swój potencjał. Muzyka proszę. But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? No i jak myślicie państwo? Czy wszystkie panie nadają się do musicalu Zakręcone tańczą? Zapraszam na scenę wszystkie panie biorące udział w musicalu. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję panią serdecznie za występ. Szkoda, że w niepełnej obsadzie i niecałkowity, ponieważ panie nie dojechały wszystkie. A w przerwie do przygotowania następnego występu, ponieważ drugim będzie skiecz Zakładowe Święto w masarni Świński Ryjek, przedstawię państwu krótki monolog o tym, jak Pan Bóg urządził świat. I tak to jest. Bóg stworzył osła i rzekł do niego: ty będziesz osłem,
Będziesz od rana do wieczora pracował i ciężkie rzeczy na swoich plecach nosił. Będziesz jadł trawę i będziesz mało inteligentny. Będziesz żył 50 lat. Na to odparł osioł. 50 lat tak żyć, to dużo za dużo. Daj mi proszę nie więcej jak 30 lat. I tak było. Następnie Bóg stworzył psa i powiedział do niego: ty będziesz psem, będziesz pilnował dobytku ludzi, których będziesz oddanym przyjacielem. Będziesz jadł to, co człowiekowi z jedzenia zostanie i żył będziesz 25 lat. Pies odpowiedział: Boże, 25 lat takiego życia to za dużo. Daj mi nie więcej jak 10 lat życia. I tak było. Później stworzył Bóg małpę i rzekł do niej: będziesz małpą, masz skakać z drzewa na drzewo i zachowywać się jak idiota. Masz być wesoła i żyć 20 lat. Małpa rzekła: Boże, 20 lat życia jak klaun świata to za dużo. Proszę, daj mi nie więcej jak 10. I tak się stało. W końcu Bóg stworzył człowieka i powiedział do niego: ty będziesz człowiekiem, jedyną racjonalnie myślącą istotą, która będzie zamieszkiwać ziemię. Będziesz używał swojej inteligencji, ażeby podporządkować sobie inne stworzenia. Będziesz panował na ziemi i żył 20 lat. Na to powiedział człowiek: Boże, bycie człowiekiem tylko 20 lat to jest za mało. Proszę, daj mi te 20 lat, które osioł odrzucił, 15 psa i 10 małpy. I tak się Bóg postarał, że człowiek 20 lat żyje jak człowiek, później 20 lat jak osioł, od rana do wieczora haruje i ciężkie rzeczy nosi, potem ma dzieci i 15 lat żyje jak pies. Opiekuje się domem i je to, co mu rodzina zostawi. Później na starość żyje 10 lat jak małpa, zachowuje się jak idiota, bo zabawia swoje wnuki. Tak jest. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Widzę, że już panie przygotowują się do skieczu, a więc za chwilę przed Państwem skiecz zakładowe święto w masarni Świński Ryjek. Bardzo prosimy. No już. Muszę pomóc. Halo?
dyrektor na sali Świński Rejby w Piarkowie, słucham. O co chodzi? Chyba zamówiony towar dotarł na miejsce. Jak to? Że niezgodny z zamówieniem? A konkretnie o co chodzi? Że co? Że z parówki za cienkie i za krótkie? Jak to? To zamówienie było do sklepu maserskiego czy do sekszopu? Ludzie, darujcie, do widzenia, żegnam. Cóż to ludzie nie wymyślą? Nie mają co robić, to z centymetrem latają po sklepie i parówki mierzą. A człowiek tu ma tyle roboty, że nawet kawy nie ma kiedy wypić, a co dopiero śniadanie zjeść. Tak dalej być nie może. Pani Krakowska, pani Krakowska, pani podejdzie tutaj tylko do mnie. Tak, słucham, pani dyrektor, pali się czy co? O, mało nóg nie połamałam. Niech no tylko pani tutaj spojrzy. No i co? Nasza masarnia, Świński Rejek we Piatkowie, w tym roku stuknęło naszej masarni 50 lat. Będziemy obchodzić jubileusz, złote gody. Tak, wiem o tym. No to bardzo dobrze. A pani to już też tak długo u nas pracuje? Tak, pani dyrektor. Co prawda, wyglądasz to pani jeszcze całkiem wygląda. No, dziękuję. Wygląda. Powinna pani dodać, że wciąż się świetnie trzymać. No, trzymać to się pani trzyma. Pani trzymać, to ja się jeszcze trzymam. Ale puścić się to już nie mogę. Ale poza tym to się pani jeszcze nieźle sprzedaje. Dziękuję pani dyrektor. I jak mi wiadomo, to mają na panią ochotę jeszcze starzy i młodzi. No toś tak słyszałam. No świetnie, świetnie. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry. Witam panią, a z czymżeż to pani piwna do mnie przychodzi? Jako menadżer firmy dowiedziałam się, że nasz zakład obchodzi swoje świńskie święto. No świetnie. Więc przyszłam z propozycją zorganizowania imprezy. No słucham panią, słucham, a nawet zamieniam się w słuch. Chciałabym zaprosić gwiazdy wielkiego formatu, takich jak pani Edytka, pani Marylka, pan Krzysiu, no i jeszcze... No i może już wystarczy. Jak widzę, to pani ma rozległe horyzonty i szeroki gest. Tylko jestem ciekawa, w jaki to sposób chce pani zachęcić te gwiazdy wielkiego ekranu, żeby wzięły udział w naszym świńskim święcie. No właśnie, no właśnie. Myślę, że poślę po nich balerony, ale najpierw zadzwoni. Dobrze? Chwilę. Proszę, niech dzwoni, niech myśli, kombinuje. Byleby z tego jakaś kaszanka nie wyszła. No właśnie, pani dyrektor, no właśnie. Pani dyrektor, okazuje się, że pan Krzysiu nie może, bo w tej chwili leży i opala się na kubie. Co? Na kubie? Żeby tylko biedaka nie udusił. A pani Edytka i pani Marylka wypoczywają na krecie. Dwie naraz? No właśnie! No właśnie! Bardzo mi przykro, pani dyrektor, tak oznajmił mi ich menadżer. No i co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Święto już tak blisko, a my jeszcze daleko w polu. Pani dyrektor, no? A ja wiem, jak rozwiązać na świński problem. Ciekawe, co też pani myśli. Otóż w sąsiednim Pierdziszewie jest ktoś, kto uświetni swoim występem nasze zakładowe święto. Co? W Pierdziszewie? Nie znam. Muszę najpierw zobaczyć. Ja to zaraz załatwię. Czekam, proszę bardzo. Dziewczyny! Dziewczyny! Dziewczyny, myślicie, że nas ktoś zauważy z branży? Ważne, że zauważy nas publiczność. No tak, no tak. Jak się macie? Jak się bawicie? Oto mój zespół, Kabanosy! Dziewczyny, dajcie czadu! Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i chcę skrótowa na mnie, bo ja uwielbiam ją, ona
jest strzał w dziesiątkę. Podobacie mi się, dziewczyny. Zapraszam was na naszą imprezę. No ale poza tym, to jeszcze ktoś by się przydał. No właśnie, ale będzie dobra reklama naszych wyrobów. Świetnie. A ja, pani dyrektor, mogę zaoferować coś specjalnego. To będzie gwóźdź programu, zupełny hit. No ciekawa, z czym teraz pani przyszła? Co pani wymyśliła tym razem? Mogę pokazać piersi. Co? Czyje? Trzymajcie mnie. Pani się chyba w głowie poprzestawiało. Pomyliła pani sex shop z masarnią. Pijana piwna pani do głowy już uderza, czy co? Trzeba będzie zmienić recepturę na produkcji piwnej. Tak się dalej nie da. Niech się pani nie denerwuje, pani dyrektor. Nie miałam nic zdrożnego na myśli. Kto chciałby pokazywać piersi, a zresztą kto ich nie lubi? Tylko zespół, który mógłby tu zagrać. No to proszę, zobaczymy, co to jest. Byleby nie wyszła z tego jakaś kicha nie do zjedzenia. No właśnie, no właśnie. Daję gwarancję, że będzie dobra zabawa. Proszę posłuchać fragmentu ich muzyki, która uświetni naszą imprezę. Muzykę proszę. Jak państwo myślicie, czy to będzie udana impreza? No właśnie, no właśnie! Podobało się? Dziękuję bardzo. Dziękuję moim paniom, które naprawdę wiele serca wkładają w to, co robią. Wszystkie jesteśmy 18+, wiadomo, ale że im się chce, to jest bardzo ważne, bo w dzisiejszych czasach różnie to bywa. Z młodymi, a starsi zamiast siedzieć w domu, przychodzą, bawimy się i to jest fajne. Zanim się z państwem pożegnamy, bo to już za moment, i polecimy właśnie na sabat czarownic, jak to nasi mężowie niekiedy mówią, bo nasze wtorkowe spotkania nazywają tak, że chodzimy na sabat. I zanim to nastąpi, powiem państwu w sekrecie, żeby sprostać powiedzeniu, które do nas przylgnęło, przynieś, podaj, pozamiataj, zaczęłyśmy uprawiać prawdziwe, ekstremalne sporty kobiece, bo wymaga to niewiele, bardzo dużo wysiłku. I najpierw zaczęłyśmy uprawiać zapasy. No bo zapasy muszą być. Dziewczyny, zapasy! Nie ma ich. Zapomniały, że to trzeba zapasy uprawiać. Trochę trwa, zanim się przebiorą. Zapasy, 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 zapasy. Chodźcie tutaj któraś, pokazać jak to robi. No nie ma. Przestraszyły się. Muzyczkę może. Może usłyszą w końcu. Wiedzą. To im trochę długo trwa.
No idzie jedna. Zapasy poproszę. Która ma tam pokazać, jak uprawia ten sport? No. Prosimy z tymi zapasami, no. Jak uprawiamy te zapasy? Ręce się prostują. Tak, bo bez tego żadna przecież impreza się nie odbędzie, prawda? Zapasy muszą być. No. A następnie trenujemy również siatkówkę, proszę Państwa. No, bo trzeba to wszystko przytargać przy niej, żeby coś ugotować, upiec i usmażyć. A więc proszę bardzo, ręce wyprostowane, kręgosłup też, wszystko się zgadza, prawda? Tak, a potem przecież trzeba z tym coś zrobić, upiec, usmażyć, ugotować i podać na stoły, więc następny sport, który uprawiamy, to biegi maratońskie, bo na stoły trzeba szybko podawać. Iście w maratońskim biegu, żeby po prostu nadążyć i klientów obsłużyć. Potem po imprezie, no wiadomo, trzeba wszystko posprzątać. A więc następny sport, który uprawiamy, to curling, czyli miotłomoping, który prostuje sam, proszę Państwa, celulit. Nie trzeba masażu, nie trzeba chodzić na rehabilitację. Wszystko jest okej. Także dziewczyny sprostują to. Dziękuję bardzo i na końcu, proszę Państwa, no wiadomo, wszystkie posprzątane śmieci muszą trafić celnie do kosza, bo musi przecież być posprzątane. No dziewczyny, szybciuteńko trafiamy do kosza, bo to koszykówka, moi drodzy. Koszykówka. Tak więc, drogie panie, dziękuję bardzo. Jak widzicie, sport to zdrowie, czego wszystkim paniom i panom serdecznie życzę. A teraz przed Państwem ostatni występ, nie zapominaję. Bardzo proszę, dziewczyny gotowe i z tym się z Państwem pożegnam.
kabaret Nie zapominajcie z Lichnu. Pozostajemy przy tematyce sportowej. Za chwilę swój występ zaprezentuje Studio Bohema, panie, które tańczą Zumba Gold. Trochę inny styl, ale na pewno będzie również bardzo ciekawie. Ale zanim to nastąpi, chciałam powiedzieć o loterii fantowej, która dzisiaj się odbędzie pod koniec naszego spotkania, koło godziny 14. Każdy z Państwa, kto wchodził dzisiaj na salę, dostał numerek. Proszę te numerki zachować, będzie losowanie. Nagrody są na stole, jest ich naprawdę sporo, także bardzo proszę zostać z nami. Na pewno los do wielu z Państwa się uśmiechnie. Jeżeli mowa o loterii fantowej, nie sposób nie wspomnieć o sponsorach. Mili Państwo, zorganizowanie tej imprezy byłoby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu indywidualnych osób, wielu firm, którym dzisiaj bardzo, każdemu z osobna i wszystkim razem pragniemy podziękować. Pozwolą Państwo, że teraz wymienię wszystkich sponsorów, którzy byli z nami do tej pory i którzy, mam nadzieję, będą z nami również w roku 2017. A więc bardzo dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Chojnicach, Urzędowi Miejskiemu w Czuchowie, Stowarzyszeniu Sabat Szefowych, był z nami również Dom Handlowy Ressler, Zakłady Mięsne Skiba, Restauracja Bazylia, Restauracja Sukiennice, Miejski Klub Sportowy Chojniczanka, Prywatna Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Szukam Drogi, Alina Flor z firmy Affa Decor, firma rodzinna Klauzo Łazienki, Dom Kultury w Czuchowie i podziękowania dla pana Jarosława Schumachera, pełniącego funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Czersku. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Mamy nadzieję, dzięki nim naprawdę zorganizowanie tej imprezy było możliwe. Jeszcze raz dziękujemy, a teraz przed nami Studio Bohema, Zumba Gold, pani Jola, która najlepiej opowie o swojej działalności. Witamy Państwa. Za chwilę prezentacja pań uczestniczek Zumby Gold, które spotykają się dwa razy w tygodniu w Studiu Bohema, to jest w domu towarowym przy Starym Rynku i zaprezentujemy na razie takie dwa układy zumbowe. To jest taki taniec połączony z ćwiczeniami, także jeżeli ktoś z Państwa nie będzie już mógł wysiedzieć na krześle, to też zapraszamy do takiej animacji. Może ktoś się zdecyduje. Proszę zostawić. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también te voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta la piel, hasta que duela el pie. Si te vas, yo también te voy. Si me das, yo también te doy. Yo te voy a acabar, wykrok w lewo. Ese sufrimiento que te hace llorar. Y jeszcze. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres. Y no con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Y prawa noga. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Bailamos hasta la vez, hasta que duela lo que es. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Mi amor, bailamos hasta la vez, hasta que duela lo que es. Si te duela el corazón, y conmigo te duelen los pies. Y jeszcze. Y teraz. Y jeszcze. Y frío. Y vas conmigo, rumiamos con él, lloras casi un río. Jeszcze. Da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Y conmigo rompe la carretera.
quieres y te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Porque te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. ¡Bravo! Sueño cuando era pequeño sin preocupación. Idziemy do przodu. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tył. Raz, dwa, trzy. Jeden krok w miejscu i ręce w górę. Raz. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Mírense en cura. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Y ya me doy solo. Ya no te creo, ya no te deseo. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy. Ya no te creo, solo te deseo. Raz, dwa, trzy. Jeden krok w miejscu i ręce w górę. Mira Sofia, sigo tu mirada, sigo tu mirada, sigo. Mira Sofia, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy yo, yo, yo. Mira Sofia, sigo tu. Tył, raz, dwa, trzy i jeszcze raz do przodu. Dime Sofia, raz, dwa, dime como te mira. Dziękujemy bardzo. Panie ze studia Bohema jeszcze przed nami wystąpią. Teraz udadzą się na małą przerwę. Ale przyjdą do nas jeszcze raz, także jeżeli mają Państwo ochotę zatańczyć, to za drugim razem bardzo serdecznie zapraszamy. Panie tańczą regularnie przez cały rok, dwa razy w tygodniu. Udowadniają nam, że aktywność fizyczną można uprawiać w każdym wieku. I że w młodym ciele młody duch. Drodzy Państwo, organizatorki Stowarzyszenie Sabat Szefowych zadbały o to, żeby Państwo dzisiaj oczywiście mogli się bawić, radować i cieszyć,
ale zadbały także o to, żeby pojawiły się wśród nas stoiska, na których możecie Państwo udać się ze swoimi problemami. Problemami zdrowotnymi, problemami z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami, jakie towarzyszą Wam w życiu codziennym, z wszelkiego rodzaju bolączkami. Bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzania tych stoisk. Jest stoisko pań prawniczek, jest stoisko Centrum Medycznego Gemini, jest wśród nas Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jest Biblioteka Miejska w Chojnicach, która zachęca do czytania. Jest wśród nas gabinet stomatologiczny Uśmiechnij się. Można zrobić wspaniały makijaż. Są wśród nas panie kosmetyczki. Tam machają do Państwa, zapraszają. Jest wśród nas stoisko pań, które zapraszają osoby, które mają jakiekolwiek problemy z aparatem ruchu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę, jeżeli mają Państwo ochotę, można chodzić, odwiedzać te stoiska. Są z nami panie, które na co dzień pomagają seniorom. Stowarzyszenie Szukam Drogi, warsztaty terapii zajęciowej pani Asi Warczak. Oni wszyscy tutaj są dla Was, bardzo chętnie służą pomocą. I naprawdę, czekają tylko aż do nich podejdziecie i bardzo chętnie z Wami porozmawiają. Zapraszam również na wernisaż malarstwa, który jest tam przed nami. Można kupić obrazy, można je podziwiać, można porozmawiać z artystami, ponieważ wiem, wielu z Państwa również maluje. Także bardzo serdecznie zapraszam, żeby wszystkie te punkty odwiedzać. Tak, pani Ludmiła tutaj przyniosła lotkę. Jest to Kancelaria Radców Prawnych, Piotrowski Rolbiecka. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek problemy, naprawdę, jeszcze raz powtarzam, te wszystkie stoiska są dzisiaj tutaj dla Państwa. A przed nami kolejny punkt naszego programu. Serdecznie zapraszamy chór Kantylena. Idą już panie. I czekamy na ich występ. This happened long before. I came to your door. No return. They said it wasn't true. I saw you before. You were done. Serdecznie zapraszamy na scenę. A Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania stoisk. Chór Kantylena. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, I saw on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie już po raz kolejny, bo wystąpiliśmy przed Państwem w ubiegłym roku. Dzień dobry Państwu. Chór Kantylena z Człuchowa serdecznie dziękuję za ponowne zaproszenie na Dzień Seniora. Wystąpiliśmy w ubiegłym roku, teraz jesteśmy już po raz drugi. Chcieliśmy Państwu przedstawić kilka utworów z naszego repertuaru. Zaczniemy piosenką kaszubską pod tytułem Anulka. Thank you.
Teraz przedstawimy Państwu dwie piosenki czterogłosowe. Pierwsza to Pieśń Filaretów ze słowami Adama Mickiewicza, a druga W górach Jerzego Fryderyka Händla, autor słów nie zna. Użyjmy dziś żywo.
Wiemy wszystkie, jak bardzo melodyjne są piosenki chorwackie. Od 2 lat kilka z nich włączyliśmy do swojego repertuaru. Jedną z nich chcemy Państwu w tej chwili przekazać. Nosi tytuł Piesma Moga Zawiczaja, czy Pieśń Mojej Ojczyzny. Mówi o tym, że pieśń jest największym skarbem i nieważne gdzie jestem, ważne tylko, żeby usłyszeć czasami pieśń ojczystą. I jedynym moim marzeniem jest, że gdziekolwiek będę, będzie mnie budzić rano pieśń mojej ojczyzny. I na zakończenie pierwszej części znowu piosenka kaszubska, żeby wrócił ten czas. Kiedy będę kopał, żebym mógł wrócić.
nigdy ten piękny czas, kiedy bleśnie w tobie lęko pas, zostanie tylko ten silny dom. On mi przypomni ojczysty dom, żeby wrócił ten czas, kiedy będę kopas, żebym mógł wrócić do swoich stron, gdzie mój ojczysty dom. Żeby wrócił ten czas, kiedy będę kopas, żebym mógł wrócić do swoich stron, gdzie mój ojczysty dom. Bardzo serdecznie dziękujemy, czekamy na więcej. Proszę jeszcze chwilkę pozostać z nami. Mam dla pani bardzo miłą informację, że jest wśród nas portrecistka, graficzka, pani Justyna Laska, która zaoferowała się, że dla jednej z pań z chóru Kantylena i dla jednej z pań z chóru Astry wykona portret. Także proszę wytypować jedną osobę, która będzie pięknie pozować i która dzisiaj otrzyma swój autoportret. Proszę się zastanowić. Za chwilę wystąpi przed nami pani Jolanta z Zumbum Gold. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest pół sekcji, która w tygodniu ćwiczy regularnie, także to naprawdę im bardzo imponujące. A dla państwa również mam niespodziankę, ponieważ zbliżyła się godzina 12, a więc pora obiadowa w małej sali, w tej, którędy państwo wchodzili tutaj na salę. Restauracja Bazylia serwuje pyszną, ciepłą zupę, także jak ktoś zgłodniał, to serdecznie zapraszamy. Można tam usiąść, pożywić się, nabrać energii na dalszą część imprezy. A teraz zapraszamy panie, które tańczą Zumbę Gold. Tak, zapraszam. Moje panie, tak jak już tutaj pani powiedziała, to jest właściwie zaledwie połowa składu. Druga połowa jeszcze gdzieś tam jeździ po świecie, gdzieś tam jakieś sanatoria, jakieś wycieczki, także jesteśmy bardzo aktywne, pełne energii i jak to się mówi, taki mamy taki power w sobie. A dzisiaj, słuchajcie państwo, dzisiaj jest 1 października, jest Dzień Muzyki, Święto Muzyki i wszystkich muzyków. Także wszystkim, którzy muzykę tworzą, odtwarzają i słuchają, życzę wszystkim miłego dnia, bo nie ma tańca bez muzyki, dlatego też te życzenia takie a propos. I też niech muzyka każdego dnia gości w naszych duszach i sercach i niech też dostarcza nam endorfin i wzruszeń. I kręcimy biodrami, rozluźniamy się. Czy już wszyscy państwo rozpoznają ten utwór? Jeszcze nie? Zapraszamy do przodu, można albo dołączyć do nas, można się rozruszać, kto nie może już usiedzieć, zapraszamy. Panów też zapraszamy. I trochę szybciej. Yeah.
same biodra w miejscu. Przenosimy się na gorące plaże Kuby i wczuwamy się w tę atmosferę, tego ciepła, tej muzyki, tego klimatu i taka kubańska liryczna salsa. Bajando la ladera por el camino viene bailando. I lewa w bok. Arrastra la salada la polvareda. I lewą krzyżujemy z tyłu. Moviendo la cintura, las caderas, como ningún. I krzyżujemy z przodu. Mire la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Idziemy do przodu. Idziemy do tyłu. Tiene cosas de negra. Do tyłu. Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. I same kończymy, otwieramy, same szale. I od początku. I same nogi. I krzyżujemy z tyłu. Krzyżujemy z przodu. I od początku. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. Y le va. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. Y el sudor de su cuerpo que pone brillo en su piel tan negra. Y la blusa coronada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de negra. Tiene cosas de negra. I jeszcze? Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sangre, llévame en tu locura. I jeszcze raz. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. I ręka. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sangre, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. I obydwie ręce w górę. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Dziękuję, dziękuję za wsparcie młodzieży. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pani Jola na pewno wszystkich nas zachęciła do uprawiania sportu i do tańca. Cały czas przyjmuje zapisy, także serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy tancerkom Chojnickiego Centrum Kultury, które się przyłączyły. A na scenę zapraszamy panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Czerska, kabaret Morowe Babki. Czy są już gotowe? Panie przyjechały do nas, żeby wystąpić dzisiaj dla seniorów. Ja tylko powiem, że rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku jest pani Jadwiga Główczak, która jest właśnie dzisiaj z nami i która sama najlepiej zapowie kabaret. W imieniu kabaretu Morowe Babki przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Czersku witam państwa serdecznie. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy uczestniczymy w takim spotkaniu. Wobec tego jesteśmy bardzo, bardzo stremowane i nie wiemy, jak podołamy swoim tutaj obowiązkom, żeby państwa ucieszyć. Nasz kabaret działa od niedawna. Nie mamy właściwie takiego kierownictwa. Sami wymyślamy scenki i sami realizujemy te zadanie. Dlatego bardzo państwa proszę o obiektywną ocenę naszego wystąpienia. Przedstawili państwu cztery scenki. Kochanek w szafie, dziadek w parku. Mamy między nami Hankę Belicką, więc monolog Hanki Belickiej. Dziadek w szpitalu i chodził za mną jak cień. Zapraszamy bardzo serdecznie państwa do obejrzenia tych scenek i do zabawy wspólnej. Dziękuję bardzo. Chciałam powiedzieć do tych morowych babek, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przyjęły nasze zaproszenie. Oczywiście zapraszała was pani Halinka Czarnowska, Wika Czarnowska, ona jest członkiem Sabatu, czyli Morowe Babki jesteście dzisiaj dla nas, dla Sabatu. Bardzo wam dziękuję. Święty Antoni, święty Antoni, straciłam cnotę pod miecą. Ach, co to będzie, ach, co to będzie, jak się sąsiedzi dowiedzą. Ach, że zgubiliśmy ją we dwoje, wśród rumianków i wśród mięty. Lecz ty tego nie rozumiesz, święty Antoni, boś ty na to jest za święty. O, witam cię, wnusiu. No, Barciu, moja kochana, witam cię. Masz kwiatki ode mnie, proszę. Dziękuję ci. Ale babciu, ty tak śpiewasz o tej miłości i o tym dziadku i o tej cnocie. Powiedz mi, jak ty się zapoznałaś z moim dziadkiem? O, wiesz, to było fajnie, a wtedy nie było ani internetu, ani komórek, ale wiesz, było to tak romantycznie. Ja mieszkałam w internecie. A wiesz, mój dziadek, jak ja chodziłam do szkoły, to ten mój dziadek stał na czatach. Mówię ci, a wtedy było gadu, gadu, ale to było fajnie. No tak romantycznie, proszę państwa. A gdyby nie ta komórka 4x4 twojej prababci, to by ani twojego taty, ani ciebie na świecie nie było. Nie tak? Ale słuchaj, babciu, ja cię chcę coś zapytać, wiesz? Bo słuchaj, ja mam takie starsze koleżanki, takie trochę starsze ode mnie. I one, wiesz co, tak mówią o kochanku. A ja nie wiem, co to ja ci podniosę. Bo ja nie wiem, co to jest kochanek. Byś mi mogła powiedzieć, co to jest kochanek? Bo ja tak jestem już ciekawa trochę. Ha, ha, to ty już
Jesteś na takim etapie? Tak szybko? Kochanek, matko, kochanek? Co to był kochanek? O mój Boże! To ty dopiero teraz z tym przychodzisz? Matko Święta, ja go 30 lat temu zamknęłam w szafie i o nim zapomniałam. O, Władusz! 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 Boże! O mój Boże, Władeczku, przebacz. Tak bardzo. No chowamy Władusia. Ino szkielet. Zmęczyłem. Muszę sobie trochę pociągnąć. Brawo. Na zdrowie, dziadka. O, jak to mnie siły doda. Ojeju. Dziadku, co płaczesz? Co ci się stało, że tak płaczesz? Wiesz, chłopcze, mam takie zmartwienie, duże. 2 tygodnie temu się ożeniłem z taką laską 90 na 60 i 90. Oj, ty tak mnie dobrze gotuje. Kochamy się, kiedy chcemy, wiesz? Fajnie, super. Ojeju. Bajki mnie na noc opowiada. Ale wiesz co? Martwię się tym strasznie. No ale o co ci chodzi, dziadku, jak tak dobrze ci idzie? No bo zapomniałem, gdzie ja mieszkam. Nie martw się tym, zaprowadzę cię, znam twój adres. O, jak dobrze, chłopcze, jak dobrze, to idziemy do... Idziemy do twojej żonusi. Pomału. Hankę Wielicką, ale któż zagra tak jak ona? Więc proszę trochę wybaczyć. Ledwie ten mój Jureczek otworzył te swoje śliczne ślipka, mówi do mnie: Dziuniuś kochana, śniło mi się, że wiesz, jadłem królewski obiad razem z królową Elżbietą. Matko Święta, szczęście rodzinne zagrożone. I to jeszcze przez kogo? Przez królową. Żeby ratować szczęście rodzinne, no nic nie wypada, tylko zrobić królewski obiad. W
którymi ja byłam gotowa, wiecie państwo, a były bardzo ciężkie czasy. Więc wchodzę do delikatesów i pytam, proszę pana, czy są indyki? Nie ma, proszę panią, będą o 13. A czy to będą indyki, czy to będą indyczki? Na to pikusińska, która mieszka na 4. piętrze, mówi, proszę panią, a co za różnica? A taka różnica, jakby pani się ożeniła z ciotką, a nie z pikusińskim. No i już byłam, proszę państwa, nerwowa. Ale dla ratowania szczęścia rodzinnego wszystko wyczyniłam. Stoję i czekam. Naraz, wiecie, wtramoliła się przede mną taki wysokościowiec, sombrero wróżyczki, mini zatyłek, wakacyjne piegi na plecach i mówi, byłam przed panią. Owszem, była pani przede mną, ale na świecie, szoruj kochanie na koniec łogunka. No, poszła. Nazwała mnie z wiosenką zwiotczałą, pyskatą eskalacją i jeszcze starą perkusją. No nic, wytrzymam, stoję. Raz, dwa i dalej, raz, dwa i dalej. No i mam indyki. Myślę sobie tak, jak królewski, to królewski. Kupię jeszcze marchewki. Wchodzę do warzywnika i pytam, proszę pana, a dlaczego te marchewki są takie blade? Bo one przed wojną były zawsze czerwone. No bo jak panią zobaczyły, to się przestraszyły i zbladły. No mieliśmy my obsługę, proszę państwa. No nic, mam indyki, mam marchewki, wchodzę do bloku zadowolona, a tu niestety winda nieczynna, co od 3 tygodni czuję w nogach. Naraz schodzi z góry wysokościowiec i mówi, pani Dziuniu, czy u pani był pożar? Nie, dlaczego? Bo ja widziałam, jak rano od pani wychodził komendant straży. O ty, Zołzo jedna, a jak od ciebie wychodził wczoraj wojskowy, to ja pytałam, że jest wojna? I wiecie co? Jak ten pożar zara poczujesz, jak ją walnęłam tym indorem w głowę. Leży tam teraz zemglona. Nijak nie mogę jej odczucić. Pani Banasiakowa, a czy ja mogę zadzwonić po pogotowie? A skąd ja mogłam wiedzieć, proszę państwa, że ten indor będzie taki twardy? Wesołe jest życie, staruszka, wesołe życie, staruszka. Muszę sobie otworzyć tak jak tu trochę na tym holu. Położę. Co trochę popić. Pinolek zawsze się przyda. Chwileczka jest. Dobre. Witaj, dziadku, witaj. Wszędzie cię szukam. A co ty tutaj robisz? Jak ty się czujesz, powiedz mi? Chyba dobrze, bo tak tutaj se wyszedłeś na spacer. No dobrze się czuję, wnuczku kochany. Witaj. Cieszę się, żeś dziadka odwiedził w szpitalu. No, proszę. Dobrze, dobrze, dobrze. O! Dziękuję, dziękuję. Dziadku, powiedz mi, a jak tu ciebie karmią? Jakie jest jedzenie? Jedzenie bardzo dobre. Trzy dania, nie, dwa dania i śniadanie i kolacje. O, wszystkiego w brudzie. Dobre jedzenie, dobre. Nie narzekam. Nie narzekasz? Nie, nie. No to dobrze. A słuchaj, a jak pielęgniarki? Pielęgniarki. Jakie urocze dziewczyny.
masują dziadka w jedną stronę i w drugą stronę, uczynne, ładne, nie narzeka. A co lekarz mówi, jak przyjdzie na wizytę? No, z tym lekarzem to tak jest różnie. On wczoraj mnie się pytał, czy u mnie był stolec. No i co, był? No i ja mówiłem, że jakiś się kręcił, ale ja tam wiem, jak on się nazywa? Też nie wiem. No a co jeszcze mówił? Aha, wiesz, Kej, on mnie zapisał takie tabletki, bo mówił, że mam hemoroidy. No i co? Ojeny. No te śliskie, długie, to żeby zjadł. Ale słuchaj, tego smarowidła, tego kremu, to żeby nie mógł ani z chlebem zjeść. Wiesz? No to więc to ci nic nie pomogło. Nie, no nie pomogło. Słuchaj, a jak sypiasz? O, dobrze sypiam. Dziewczyny, ta pielęgniarka taka fajna jedna, ona tak przynosi mnie wieczorem, tak o 22:00, gorąca czekolada i taka niebieska tabletka mnie daje, się niby Viagra nazywa. Co ty, dziadku, opowiadasz? No, mówię ci prawdę. Pomyliło ci się chyba coś. Nic mi się nie pomyliło, święta prawda. Jeszcze nie. Słuchaj, a jak oni ci to podają? No, jak mnie podają? No wieczorem przyniosą mnie, o 22:00 ja to wypiję, a tabletka połkna, no normalnie jak. No proszę panią, co wy z moim dziadkiem wyprawiacie? Wy mu Viagrę dajecie? Chyba dziadkowie się coś pomylą. Nie pomyliło. Nie pomyliło mu się, nie. Dostaje o godzinie 22:00 czekoladę gorącą i Viagrę, ale w połączeniu to działa idealnie. Czekolada go uspokaja i usypia, a Viagra sprawia, że nie przekręci się na bok i nie wypadnie z łóżka. Jaka to ta dzisiejsza nowoczesna medycyna. Nie mogę tego pojąć. Dziadku. Proszę to za to. Dziękuję za to. No chodź, dziadziuś, idziemy dalej. Dziękujemy bardzo. Na toaletę. Dziękujemy bardzo. Wystąpiły przed nami panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak, jeszcze jeden występ. Zapraszamy. Proszę państwa, teraz młodzi jak się poznają, to jest siup i ślub. A u nas niestety kiedyś było bardzo romantycznie. I zaraz państwo posłuchacie. Chodził za mną co dzień, jak uparty mój cień. Jakiś on, jakiś on, jakiś ktoś. Zawsze goździk tu miał, nie wiem czego sam chciał. Może nic, może nic, może coś. A kiedy wieczór nad nami zapalał księżyca blask, on chodził pod oknami, a ja śpiewałam z okna tak. Mruga gwiazdka do gwiazdki na niebie, drzewo drzewu swe liście wciąż śle. Czy zakochać się dzisiaj mam w tobie? Może tak, może tak, może nie. Nawet chmury się mają ku sobie, do ptakowej przytula się ptak. Czy zakochać się dzisiaj mam w tobie? Może tak, może tak, może nie. 5 lat temu był ślub i znów za mną tup tup, łazi coś, łazi ktoś, jak ten cień. To zupełny jest szał, całkiem w ojca się wdał, tup tup, tup tup, cały dzień.
aż kiedyś taka nadejdzie godzina, któregoś pięknego dnia, że jakaś mu dziewczyna zaśpiewa kiedyś tak jak ja. Mruga gwiazdka do gwiazdki na niebie, drzewo drzewu swe liście wciąż śle. Czy zakochać się dzisiaj mam w tobie? Może tak, może tak, może nie. Nawet chmury się mają ku sobie, do ptakowej przytula się ptak. Czy zakochać się dzisiaj mam w tobie? Może nie, może nie, może tak. Tym występem dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i za oglądanie nas. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz powtarzam, że występujemy krótko i bardzo mało nas jest, ponieważ dziewczyny wyjechały do sanatorium i leżą w łóżeczku z grypką. Także dziękujemy bardzo za usterki, przepraszamy. Jeszcze wszystkiego dobrego życzymy z okazji dzisiejszego spotkania. Dziękujemy Paniom pięknie, to był wspaniały występ. A teraz wyczekiwany występ naszych tancerek z Chojnickiego Centrum Kultury. Co? Dziewczyny się już dzisiaj zaprezentowały na Zumbie Golf. A teraz ich występy. Na początek Kinga Kitowska i Zosia Kosobucka w choreografii Eskimosi. Dziewczyny pięknie reprezentują Chojnicę. Na Mistrzostwach Polski wytańczyły srebrne medale w duetach fantasy do 13 lat. Na występ czekają rodzice, dziadkowie. Mam nadzieję, że Państwu się bardzo spodoba. Zapraszamy. Eskimosikados, sokim in the eye. Eskimosikados, sokim in the eye. Who'll play the violin? I'll play the violin. Why, 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 violin? Why, 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 violin? Eskimosikados, sokim in the eye. Eskimosikados, sokim in the eye. Who'll play the piano? Boomsy, 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 boom. Boomsy, 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 boom. Eskimosikado, suck him in the eye. Eskimosikado, suck him in the eye. Dziękujemy Eskimoskom. Jako następne w choreografii Laleczki zatańczą Klaudia Gruchała i Weronika Bernd, które wytańczyły wiele medali na turniejach tańca, m.in. brązowe medale Mistrzostw Polski. Zapraszamy.
Państwem wystąpią najmłodsze tancerki, pani Moniki Michalewicz, zespół Sigma w choreografii Krasnoludki. Zapraszamy Krasnoludki na scenę. Krasnoludków. Natalia Myśków i Natalia Mosek zatańczą dance show. Najlepiej zaprezentowały się w Warszawie, gdzie wytańczyły, proszę Państwa, brązowe medale, i w Bydgoszczy, gdzie otrzymały pierwsze miejsce. Zapraszamy.
złote medalistki ogólnopolskich festiwali w Łebie, w Gdańsku oraz innych konkursów tańca. Przed nami Magdalena Lamczyk i Marta Lamczyk. Bardzo. Zapraszamy Weronikę Ber, styl solo modern. Pięknie dziękujemy i zapraszamy Tęczowe Dziewczyny, zespół Music Dance do lat 11. I've been thinking.
thinking about right. I just wanna thrive. I don't wanna fight. I don't wanna fight. Can you see the flickering lights, baby? Put your glass up in the air with me. Holla, holla, let them hear us loudly. Our top is off, let's show them off proudly. Wielkie brawa. Marta Szyszka wytańczyła w tym roku Mistrza Polski w Dance Show do 13 lat. Obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Broadway Jazz. Fine, fine, what you need. You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up the lies. I never learned of her, but I can write of her. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey. You gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special love, then tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just... Dziękujemy bardzo. A przed nami zespół Sigma zatańczy jazz pod tytułem Przyjaciółki.
Dziękujemy bardzo. A o występ prosimy Agnieszkę Kwiatkowską w stylu solo jazz. Dziękujemy bardzo. A przed nami zespół Music Dance, wspaniałe superbohaterki, superheroes. Wielkie brawa. Wytańczyła już kilka tytułów mistrza Polski w solo powyżej 17 lat i medale na Mistrzostwach Europy.
wytańczyła także pierwsze miejsce na konkursie sztuki baletowej.